Na parkingu przy jednej z ulic w Siechnicach doszło do kradzieży katalizatora z osobowej Toyoty. Niestety sprawcy zostali zgłoszeni przez świadka zdarzenia, który od razu poinformował o tym policję. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Na szczęście pies służbowy wywęszył złodziei, którzy nie zdążyli uciec daleko od miejsca wydarzeń. Pies na miejscu podjął trop, doprowadził funkcjonariuszy do dwóch mężczyzn, którzy wyglądem odpowiadali rysopisowi podanemu przez zgłaszającego. Okazali się nimi być dwaj mieszkańcy Legnicy w wieku odpowiednio 24 i 27 lat. Dodatkowo funkcjonariusze przy starszym z nich, 27-latku, ujawnili, zabezpieczyli susz pochodzenia roślinnego, którym okazała się być marihuana. Po jeździe sprawców policjanci ujawnili i zabezpieczyli także narzędzia, które mogły posłużyć do kradzieży katalizatora. Funkcjonariusze nie wykluczają, że takich kradzieży na koncie tych mężczyzn mogło być więcej. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, doprowadzeni, osadzeni w policyjnym areszcie. Za kradzież grozić im może kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo starszy z nich, 27-latek, odpowie za posiadanie substancji odurzających. Tutaj czyn ten zagrożony jest karą do 3 lat więzienia. Jak zaznacza sierżant sztabowy Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, niestety nie ma w 100% skutecznego rozwiązania, które uchroni nas przed kradzieżą tego kosztownego układu wydechowego, ale jest jednak kilka sposobów na to, aby temu zaradzić. Można zastosować klatkę, którą należy przyspawać lub przykręcić w miejscu, gdzie zlokalizowany jest katalizator. Ważne jest też, abyśmy zostawiali nasz pojazd w miejscu dobrze oświetlonym, na parkingu, niedaleko zabudowań, gdzie nie tylko my będziemy mieli na niego oko, ale także nasi sąsiedzi. Można też zastosować odpowiednie autoalarmy z czujnikami ruchu, które uruchomią się w momencie ingerencji złodzieja w układ wydechowy. W tym przypadku na szczęście dzięki sprawnej reakcji świadka zdarzenia i działaniu funkcjonariuszy z ogniwa przewodników psów służbowych sprawcy zostali namierzeni i umieszczeni w policyjnym areszcie. Policjanci podkreślają, że jeżeli jesteśmy świadkami podobnego zdarzenia, zawsze warto zadzwonić na numer alarmowy 112 i zawiadomić o tym odpowiednie służby. Echo 24, Nina Jewtuszenko.